Cześć, witamy serdecznie. Dzisiaj będzie ćwiczenie na odcinek piersiowy, ponieważ pytaliście w komentarzach, czy mamy coś na to. Z czasem będzie także na odcinek szyjny. Ja się dzisiaj tutaj położę, a mój pan doktor domowy dzisiaj mi pokaże Wam wszystkim, jak zrobić, co zrobić z ręcznikiem, jak go złożyć, gdzie podłożyć. Ja się poddaję. Tak, moi drodzy, więc sprawa jest taka. Bardzo wiele osób uskarża się na odcinek piersiowy, że coś ich tutaj ciągnie, że bolą ramiona, że jesteśmy spięci w barkach. I takie ćwiczenie znalazłem na stronach japońskich czy chińskich, gdzie lekarze właśnie tamtejszej medycyny rozluźniają te mięśnie, które są przy kręgosłupie i one naprawdę przynoszą efekt. Ja te wszystkie ćwiczenia testuję na sobie i przekazuję je Wam, żebyście mogli również poczuć tą ulgę, która u mnie jest niesamowita, niesamowita. Bardzo proste rzeczy, a bardzo pomocne i tak. Mamy ręcznik. Zwijamy go sobie tutaj pięknie do połowy, tak, żeby on miał gdzieś 5 cm maksymalnie, maksymalnie, nawet mniej. I sami sobie podkładamy, staramy się sami sobie podłożyć. Ja pierwszy raz pokażę tutaj, ale później już żona pokaże, jak to powinno być samemu, żeby, bo najlepiej ten ręcznik ułożymy sobie sami, kiedy on będzie przy kręgosłupie i będzie przy tych mięśniach przy kręgosłupie. Kładziemy się, jedna ręka jest w ten sposób, o, a druga podnosimy do góry i robimy kilka ruchów. Takich, o właśnie, w jedną stronę, w drugą stronę. Tak, to ćwiczenie trwa dosłownie 10-15 sekund i to wszystko. Pyk, wyjmujemy. To jest z jednej strony. To samo robimy z drugiej strony. Tak, kładziemy się tak, żeby to nie było na kręgosłupie, żebyśmy nie leżeli kręgosłupem na tym wałku, tylko żebyśmy leżeli mięśniami, które są przy kręgosłupie. I robimy to samo. I to samo. I ruszamy ręką. O, rzeczywiście. Już mi się coś pomogło. Wymyśliliśmy dzisiaj, że zrobimy to ćwiczenie, ponieważ ja dużo dźwigałam Wiktorię i dzisiaj miałam z tym problem. Okej, okay. I to już wystarczy. I już widzę, że coś mi tam przeskoczyło i jest. Opieramy się mocno barkami na o ziemię i chwilę leżymy. I już powinniśmy czuć ten komfort, taki rozluźnienia właśnie w odcinku piersiowym, gdzie czuć jest, że coś puściło, już nas tak nie ciągnie. A teraz pokażmy, jak dokładnie układać ten wałek. Ja się odwrócę tyłem. Pokażesz na moim kręgosłupie, jak układać ten wałek. Czyli tak, tutaj kręgosłup sobie biegnie, to my układamy ten wałeczek w ten sposób. Tu kręgosłup. I tak się kładziemy. I później to samo z drugiej strony. Okej. Jeżeli ktoś ma kłopoty z odcinkiem tutaj piersiowym niżej, bo my ten wałek układamy przy łopatce. Ale jeżeli mamy również problem tu w odcinku piersiowym, większość ludzi ma, to przesuwamy trochę niżej ten wałek. Z jednej, z drugiej strony, tu kręgosłup. Kładziemy się i ruszamy ręką w takiej pozycji, jak żeśmy właśnie pokazywali. To teraz ja sama sobie? I teraz Ty sama to postaraj się zrobić. Tak, żebyście mogli sami zrobić w domu. Teraz ja pozwolę sobie sama zrobić, więc ja sobie to układam najpierw na oko. O, o, akurat trafiłam, super. I teraz tak. I... Czyli operujemy ręką. Góra, dół, tam gdzie mamy ręcznik, tak, mężu? Tak, tak. Tą ręką ruszam, bo ja właśnie sama zawsze miałam. I to wystarczy, wystarczy dosłownie 10 sekund. Teraz druga. Nie podnosimy się, tylko się przesuwamy, przekręcamy na bok. Okej. Jak ktoś ma kłopoty z kręgosłupem, to takich ruchów nie zrobi, jak zrobiła Dorota. Więc wystarczy, że się przekręcimy.
Bardzo proste, łatwe ćwiczenie. Naprawdę pomaga i moi drodzy, zachęcam do wykonywania tego ćwiczenia, bo naprawdę przynosi ulgę i powinniście to robić codziennie. Ja robię to codziennie, bo po co się męczyć, jeżeli można sobie po prostu położyć się 15-20 sekund na jedną stronę, na 10, tak naprawdę 30 sekund zajmuje Wam wykonanie całości tego ćwiczenia, to szkoda się męczyć i lepiej, prawda, sobie tutaj. Proste możemy zrobić sami w domu i możemy sobie pomóc. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.